Zobaczymy. A na razie mi jest tu fajnie na YouTubie, bo no po prostu mam was, community moje, nie? I sobie tu siedzimy i sobie gadamy. Czekajcie, zawinę ten ekran. Nie ma to od razu na dzień dobry wchodzę, Gimper się podlizuje w widowni. To jest bardzo dobre PR-owe zagranie, proszę to robić, jeżeli wiecie. Ale nie ma, włączyłem głos od razu, Gimper, ale jesteście fajni, bo mam was, mam, dlatego tu jestem, bo was mam. To ja też tak powiem, proszę państwa, ja na Twitchu jestem, bo was mam, gdyby nie wy, to by mnie też nie było. Tego typu tyrdymałki. W sensie, to jest prawda, nie? Ale to trywialne są rzeczy. Ja też mógłbym was pochwalić, ja często was chwalę, o co chodzi. Przecież mówię, że nie jesteście idiotami. To jest ogromna pochwała, nie? A zobaczmy, co tam Gimper opowiada jeszcze. No wchodzisz na YouTube'a na dzień dobry. Gimper streamuje Sirius sama. I to bym przypuszczał, no. Mutno tu jest, jak on wisi, ten czarny. Nie! Ja muszę wypuszczać Gimpera, kiedy jest rasistą. Akurat w takim momencie musiałem go wypuścić. No po prostu niebywałe, no. Tylko człowiek zrobi play i od razu demonetyzacja, no z Gimperem to tak zawsze. Jak jest smutno, jak czarny wisi, no okej. Okay. Zobaczymy, co ten mięśniak będzie miał do pokazania i do powiedzenia. Ja, bardzo rzadko mi się zdarza oglądać na żywo rzeczy w internecie, takie. Kiedyś Wardęga oglądałem, jak były afery z Pandorą. Siema Gimper, wysłałem wam na zgrzytowego maila dość ważną wiadomość. Temat do wykorzystania na osobny zgrzyt. Zerknąłem. My mamy zgrzytowego maila? Kogo opisałem, materiałów nie ujawniony. Gimper nic nie wie, tylko Revo tam pracuje, Gimper tylko przychodzi, ładnie wygląda. Jest co niemiara, chodzi o wykorzystywanie Krzysztofa Kononowicza znak stopu. Czy my mamy zgrzytowego maila? Kurwa, nic nie kuma. Słyszę. Dziękuję, że się postarałeś. To tak jak z Borysem. Prowadzimy razem podcast, ja się przygotowuję do tego podcastu bardzo, bardzo zacnie zawsze, ale żeby kontrolować, co się dzieje poza tym, żeby kontrolować biznesy albo rozmawiać z agencją, to ja się do tego nie nadaję. To jest po prostu, Borys mi z nieba spadł. Gdyby nie on, to byśmy nic nie zarabiali na tym podcaście. On wszystko pilnuje. Wszystko przygotowuje, wszystko zabezpiecza, jakieś wyjazdy, jakieś akcje, sprzedaż kubków, koszulki były, nie? To wszystko on robi. Ja to się totalnie do tego nie nadaję. W ogóle ja jestem tak beznadziejny, gdyby mi ktoś pokazał 100 tysięcy złotych, leży na chodniku i mówi, możesz sobie podnieść, ale pod warunkiem, że dogadasz się z agencją, powiadomisz widzów i zamieścisz wpisy na social mediach, to bym powiedział, a pierdole, nie schylam się. W sensie nie, 100 tysięcy to dużo, może mi się, ale no nie, ja się nie nadaję. Ja to, proszę państwa, lubię sobie ponagrywać filmy, lubię sobie pogadać z państwem na streamie. W ogóle jestem taki świetny i niechciwy, to chciałem powiedzieć. Nagle się zorientowałem, że kurde sobie tutaj głaskam się z włosem. No tak, ale to nie lubię robić biznesów, lubię po prostu sobie siedzieć i gadać do kamery. Jest taki mail? Gimper uważa, że intelektualnie myśliwiec cię zgniecie. Czy odpowiesz na tę jawną obrazę? Chcę zobaczyć, jak zbiera resztki czyjejś dupy z butów. Buźka mrugająca okiem, ale tak szczerze to... Jezus. Czy by państwo się ze mną tak komentowali, znaczy komunikowali, gdybym ja za te komentarze brał kasę? Nie wiem, 10 zł i możecie coś do mnie powiedzieć takiego. Widzę, że tu się stream może opierać na tym, nie wiedziałem. To właśnie, to jest kolejna rzecz, której nie robię. No kurde, nie ma powiadomień, nie ma informacji, nie ma płatnych komunikatów. Ej, proszę państwa, biznesowo to ja jestem słabiutki. Ten już chciałem opoglądać Gimpera, a cały czas słucham, jak jego widzowie gadają do niego. Co jeszcze miałem powiedzieć? Takie powiadomienia zachęcają. No na pewno zachęcają. Na pewno zachęcają. To mnie lotto, kto ma rację, jest fajnie. Co? Ale co w ogóle z myśliwcem? Jest jakaś drama? Gimper kontra myśliwiec? Ja nie zamierzam z Dawidem Myśliwcem rywalizować intelektualnie, bo mnie No tak jakbym ja, kurde, z tym, z jakimś ciężarowcem miał konkurować w podnoszeniu ciężarów. No, się nie da. Gimper też doskonale o tym wie. Zgniata, a dokładnie dlatego chcę go zaprosić do podcastu, żeby go zapytać o różne rzeczy. A faktycznie mamy zgrzyt podcast małpa.gmail.com, o kurwa. Swoją drogą to byłby dobry gość, nie? Dawid Myśliwiec to już od dłuższego czasu funkcjonuje na YouTubie i ostatnio też takie były tam opowiadał o swoich problemach, trochę o hejcie, trochę o poszczepionkowych kwestiach. To bym chętnie posłuchał. Ja sobie od czasu do czasu posłucham zgrzytu, muszę przyznać, że coraz bardziej mi podchodzi ten podcast. No oczywiście tam są rzeczy takie kontrowersyjne i trochę takie plotkarskie, ale... Nawet nie wiedziałem. Ej, ktoś sprawdza tego maila? Aż napiszę na konfę zgrzytową. Nie no, Dawid, no proszę was, to jest naukowiec, kurwa. Gdzie ja, youtuber, do naukowca takiego wspaniałego? Ale dlatego bardzo chętnie go zaproszę, żeby go podpytać o różne rzeczy na konfę zgrzyt. Ej, siemanko. Gimper wie zawsze, co powiedzieć. To już lata praktyki w internecie, żeby nie palnąć jakiejś głupoty. Myśliwiec był już u pociorka kilka lat temu. No,
Okej, okay, okej. Okay. No ale teraz jestem ciekaw jego opinii, bo właśnie jestem zainteresowany po pierwsze spojrzeniem na tego karpia. Jak on się nazywa? Karaś? Karasia, nie karpia? Sorry. No i też jestem ciekaw bardzo, bardzo tej historii związanej z komentarzami, bo on miał tam dużo, dużo problemów. Sorry za tego karpia. Chociaż nie sądzę, żeby Karaś tym się przejął akurat, ma większe problemy. To ryba i to ryba, no. Ktoś sprawdza tego maila. zgrzytpodcast@gmail.com, bo mi ziomek napisał, że jakąś sprawę dla reportera wysłał ważną. I w sumie sobie uświadomiłem, że takiego mamy. Zapomniałem, że ty umiesz przeklinać, bo ciągle cenzurę dajecie. No tak jest, no bo to jest tak, mordo. Jakbyśmy w pasucie zrobiliśmy bez cenzury, ja chciałem cenzurować i zarobić na tym, ale nie odsłuchiwałem tego, nie? A Rewo to odsłuchał i mówi, no tego się nie da słuchać, nie? Jak co chwilę buf, 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 to jest zasłuchalne. Wyrzućmy tą cenzurę, srajmy na te tam ileś tysięcy z tego, nie? Ja mówię, no dobra. Kurde, to też jest, proszę Państwa, opis bohaterstwa. że tam nie liczą się pieniądze, liczy się przekaz. Czasami tak jest. Czasami faktycznie tak jest. To jest też bolesne doświadczenie, kiedy ci demonetyzują treści. Ja miałem sporo takich. No YouTube jest nie do ogarnięcia w tej... Demonetyzacja. Ale powiem wam, że to, że tych zielonych dolarów czasami tutaj jest kilka, to też jakoś tak dziwnie, bo nawet ten materiał o grach, premiery kwietnia, przegląd tygodnia, przez pierwsze 3 dni był zdemonetyzowany. Wiadomo, że przez pierwsze 3 dni jest największa oglądalność, więc praktycznie każdy ten materiał ma demonetyzację. No i to tak szkoda trochę, bo to już w zasadzie, to jest tak, jak już zrobisz materiał, no to wiadomo, że albo ci Google zapłaci, albo ci nie zapłaci. To już jest niezależne od widzów, nikt tam się nie musi do tego dokładać. Reklamy i tak są wyświetlane. Nie wiem jak to... Nie sądzę, żeby ktoś... Potraficie rozpoznać po ilości wyświetlanych reklam, czy materiał jest zdemonetyzowany, czy nie? Bo ja mam wrażenie, że Google wyświetla dokładnie tyle samo reklam pod każdym materiałem. No, ale jedyny materiał, który się nie został zdemonetyzowany, to te moje komputery. O tym. To wszystkie inne były demonetyzowane na dzień dobry i dopiero po jakimś czasie. No więc to jest kłopot. I no te kilka tysięcy, no u mnie takich wyświetleń nie ma. Tam u mnie jest tak na odcinek tam 1000 zł, powiedzmy. Nie? Albo jest 1000 zł, albo jest 300 zł. No to nadal jest dobra kasa, nie narzekam na braki. Ale jest taki dyskomfort, że fuck. To tak jakbyście poszli do Subwaya, zamówili całą kanapkę, dostali 1/3 za te same pieniądze. Nie? No to niby nadal będziecie najedzeni, nadal za dużo, kalorii wystarczająco dużo, ale taki pozostaje. To tak zróbmy, jak tak obejrzałeś, no to ufam, nie? No i ten, a tak to wrzucamy, no bo to jest różnica na przykład pomiędzy tym, wiecie, że jeden odcinek na YouTubie wam teraz, jak są dobre stawki, na przykład 15-20 koła może zarobić, no to wrzucasz tego bazera, tak buf, i to cenzurujesz, no bo w odbiorze to aż tak dużo nie zmienia, no my też zazwyczaj nie klniemy aż tak dużo, bo my dyskutujemy sobie z Rewo, tak? Częściej przy monologach się przeklina, albo jak jest się w coś zaangażowanym emocjonalnie, no przynajmniej... Ciekawe, bo Gimper mówi, że jak ocenzuruje odcinek, to jest monetyzacja? Ja w ogóle, dla mnie jest zaskoczenie, bo ja nawet jak mam odcinek, w którym nie przeklinam, to dostaję demonetyzację bardzo często, a ja rzadko poruszam kontrowersyjne kwestie. No wiadomo, te takie sprawy związane z Boxdelem, to jakby rozumiem, że to jest kontrowersyjna sprawa, nie wiem na ile algorytm to sprawdza, ale no ja wrzucam film na YouTube'a i z reguły mi wyskakuje demonetyzacja, czy tam są przekleństwa, czy nie, więc w ogóle przestałem zwracać na to uwagę i przeklinam, jeżeli mam ochotę, bo no, co to, w sensie, co się będę cenzurował? Ja i tak nie przeklinam tak dużo, tylko wtedy, kiedy ma to sens. I tak dostaję żółtego dolara, i tak dostaję, więc nie ma znaczenia. Zresztą, no też, jako że jest trochę osób wspierających na YouTubie i pozdrawiam was bardzo serdecznie, to mi daje pewną swobodę. Bo dzięki temu, że oni tam są, no to ja tam mam zawsze jakąś stawkę i no nie cierpię tak bardzo na tych demonetyzacjach. I jeżeli, to właściwie to też taka okazja do autopromocji, jeżeli podoba wam się to, co robię i lubicie spędzać ze mną czas, to zachęcam was bardzo serdecznie do wspierania. Dzięki temu ja w ogóle nie muszę zwracać uwagę na to, jakie tematy omawiam, bo to nie ma wpływu w ogóle wtedy na moje zarobki. No, to wy generujecie moje zarobki głównie. A chciałbym mieć taką swobodę jednak, że mogę sobie omawiać wszystko, na co mam ochotę, nieważne, czy jest kontrowersyjne, czy nie. A tak to YouTube to, kurde, potrafi przyciąć człowieka. Niestety. Więc tak, pozdrawiam i dziękuję. Ja tak mam. Albo w dyskusjach z takimi ludźmi, którzy dużo przeklinają, no to też się podkręcam.
Tak jak było z Pasutem. Ale zazwyczaj tego tam tak dużo nie ma, no więc to nie boli, nie, że cenzurujemy, a dobrze to potem faktycznie zarabia. Ciekawe, ciekawe, że musiałbym sprawdzić kiedyś, ocenzurować te parę przekleństw, które ja tam wrzucam. Tak w takim moim godzinnym materiale to może jest ze 3-4 przekleństwa, więc myślę, że mógłbym to ocenzurować i nie byłoby problemu. Ale nie to mi w ogóle jakoś tak się wydaje niefajne, cenzurowanie tego typu treści, że tam jakby to jest część ekspresji, to przekleństwo. Ja nie traktuję tego jako przecinek, tylko jeżeli mówię kurwa mać, to mam na myśli kurwa mać, a nie tam gadam sobie, bo słowa zapomniałem w języku polskim. To ma jakieś znaczenie, to jest... I dlatego nie chcę tego usuwać, bo to zabija całą tą... I uznałem, że tam 5 przekleństw w godzinnym materiale to nie jest takie szokujące przeżycie, żeby to demonetyzować. Ale może? Fuck. Nie będę tego, nie będę tego wycinał. Pierniczę. Szymon, idziemy w zaparte. Trzeba się oddać. Trzeba się oddać ekspresji i trzeba wyrażać swoje emocje, jeżeli one są. A nie, kurde, wycinać i... No, a tu na streamach to można mieć w dupie trochę. No, bo widzicie, to tych reklam z YouTube'a to nawet nie wiem. Wczoraj puściłem na pierwsze dwie minuty kawałek Okiego sobie puściłem i mi wyjebali zarabianie i tak. To ja mówię, dobra, no srał to pies. I tak te streamy to są takie dla zajawy i coś tam może parę ziko z donate'ów, ale no nie... nie... To jest to, o czym mówi Gimper. YouTube cenzuruje treści na bieżąco, to znaczy sprawdza na bieżąco. Jeżeli puścicie komercyjną muzykę, to wam wywali streama od razu. Na Twitchu nie ma tak. Na Twitchu to ja sobie mogę odpalić muzyczkę, jaką chcę i dlatego to jest jeden z ważnych powodów, dla których jestem na Twitchu. Oczywiście moje community Twitchowe, ściski dla was i wiadomo, że tutaj to dla was przede wszystkim robię, z myślą o was tylko i wyłącznie, ale no też mogę sobie puścić treści komercyjne, możemy sobie obejrzeć jakąś rzecz, która jest... może zastrzeżona i na YouTubie nie przejdzie, a tutaj na Twitchu przejdzie. Oczywiście nie muszę tego wrzucać na YouTube'a, tylko posiedzę z wami, pośmieję się z czegoś, a na YouTubie wywali streama i tyle. Twitch też jest trochę ryzykowny. Ja powiedziałem, dlaczego u mnie nie ma tych wodów, czyli czemu nie można streama obejrzeć po fakcie. Po pierwsze, nie lubię, jak mi ludzie wyciągają moje wypowiedzi z kontekstu i potem robią z tego materiały na YouTubie. Nie lubię, bo to jest taka forma manipulacji, z którą się nie zgadzam i nie zawsze mogę sobie poradzić z tym. Wiecie, jak jest w internecie. Wrzucisz jakąś bzdurę i są jacyś ludzie, którzy z automatów to uwierzą. Nieważne, czy to ma sens, czy nie. Więc ograniczam tego typu rzeczy. Ale druga sprawa, że nawet jeżeli puścisz tą muzykę komercyjną, którą lubię puszczać i często mówię, rozmawiam o muzyce i często polecam muzykę, więc myślę, że robię coś, co jest pozytywne dla muzyków i też dla odbiorców, to, no to mogę sobie tutaj zrobić, a na Twitchu też dostajesz strajki i jak masz ileś strajków, to ci mogą cię zbanować na Twitchu. Także. Więc wyciszą fragment, ale też dostaniesz ostrzeżenie. Więc dlatego też tych wodów nie trzymam. Kiedy lekko nie będzie. Wiecie, że mi się śniło, chyba przedwczoraj, że przywróciłem otwarte karty na YouTube'a i że w dodatku do wywiadów właśnie na tym... Przymknę sobie jedno okno, bo jest trochę za jasno. Nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę. Ja też ostatnio zacząłem przeglądać Lekko nie będzie. O, musimy sobie obejrzeć Lekko nie będzie z moim udziałem. Ostatnio sporo osób o tym przypomina. I się taki... ja zwracam uwagę na te tendencje na YouTubie. Już sobie wyrobiłem taki... trzecie oko. sobie wyrobiłem. Zauważam takie rzeczy. Że jeżeli... temat się zaczyna pojawiać, w paru miejscach go dostrzegam, to znaczy, że już jakiś algorytm go podchwycił i w jakiś sposób jest to wypychane do przodu. Więc to, że Gimper, bo ja ostatnio przeglądałem kanał, Lekko nie będzie, Gimper na to zwraca uwagę i widzowie na to zwracają uwagę. I to może być organiczne z jednej strony, ale wydaje mi się, że też być może niedługo w waszych propozycjach zacznie się pojawiać, że tam jakiś mechanizm zaczyna działać, że te algorytmy... Wiadomo, że to jest matematyka przede wszystkim, ale że jest coś takiego w tym, że to się trochę łączy, że ludzka potrzeba plus algorytmy i to wytwarza. Ja miałem taką sytuację kiedyś, zacząłem słuchać płyty Metalliki i potem zauważyłem, że w radiu coraz częściej się odwołują redaktorzy do muzyki z tej płyty, puszczają kawałki z tej płyty. I doszedłem do wniosku, że ja zacząłem słuchać tej płyty nie dlatego, że mi powróciła potrzeba, posłuchałem tej płyty lata wcześniej, tylko dlatego, że
musiałem dostrzec gdzieś tak peryferyjnie trochę te informacje na temat tej muzyki, na temat tej płyty i gdzieś mi się coś tam podświadomie zadziałało i mnie skłoniło do powrotu. I takie, to są takie impulsy dziwne, które dostajemy. I dlatego często jest tak, że dużo osób sięga po te same tematy i są zdziwieni. Jak to możliwe? Akurat jaki zbieg okoliczności? Ty po to sięgnąłeś, ja po to sięgnąłem. Niemożliwe. Myślimy tak samo. Po prostu dostajemy te same sygnały. Jesteśmy tymi samymi wpływami ogarnięci i łykamy je podświadomie. Tam jakoś tam się tam wkręcają takie tematy. No internet tak działa, coraz bardziej intensywnie chyba. To oczywiście jest też świetny sposób na manipulowanie ludźmi, ale czasami coś pożytecznego też się ogarnie w ten sposób. W dodatku do właśnie wywiadów na zgrzycie, że odpaliłem otwarte karty, wróciłem na lekko nie będzie i tam se solo prowadziłem wywiady, takie 30-minutowe w formacie otwartych kart, nie? Że tam 8 kart, ziomek wybiera, w jaki sposób dalej będzie rozmowa się toczyć i w ogóle. Nie wiem, czy to coś zmieniło. No. Kurde, musimy sobie to obejrzeć. To ja wam, opowiem też parę historii. Tylko czy mam czas, czy zdążę to dzisiaj obejrzeć? Zdążę. To tutaj sobie to zostawimy i sięgniemy po to, lekko nie będzie.